Dobry wieczór, dobry wieczór. Z tej strony Paweł Wieżowski i kapitan Maciej Lisowski. Zapraszamy na top 10 wieści z Rosji. Dzisiaj specjalne wydanie. Starałem się, przygotowywałem zupełnie inne informacje niż podczas tygodnia. A więc, jeżeli ktoś oglądał wszystkie codzienne ekonomiczne przeglądy, to może przystąpić do obejrzenia weekendowego przeglądu staraliśmy się, żeby te informacje się nie powielały wielokrotnie. O to prosiliście, a więc tak, zrobiliśmy dzisiaj informacje zupełnie nowe, które przez tydzień albo się przewijały, albo pojawiły się tak naprawdę w piątek i w sobotę. Na sam początek podziękowania dla wszystkich osób, które wspierają zarówno kanał Kapitana, jak i kanał mój które subskrybują, które lajkują, komentują, a przede wszystkim udostępniają nasze treści, bo to jest istotne, żeby te informacje się rozchodziły. Dokładnie. Witamy serdecznie wszystkich Państwa i zapraszamy do niedzielnego wieczoru w naszym towarzystwie. Hello. Jak weekend, Maćku? Pracowity, niestety, bardzo. Pracowity bardzo, bo z, tego, z jednej niestety, strony to dzieje się. Dobrze. Nie. No tak. Ja żyjemy się za pracą, tak. <grym> <grym> się urlopowałem, ulopowałem. To tak. Prawda, troszkę pracowałem. Tak jak ten. Natomiast, no, praca to zawsze bardzo dobra rzecz. Oczywiście, że bardzo dobra rzecz. Tylko, że tyle się dzieje w tym czasie teraz, że niestety w ciekawych czasach żyjemy. Za oceanem się dzieje, tu się dzieje, na różnych morzach się dzieje. No. Niestety jest o czym mówić, jest o czym pisać. O tym będziemy mówić. Będziemy mówić, słuchajcie, co się dzieje w Rosji, ale też zahaczymy o Morze Czerwone, o Stany Zjednoczone. Warto z nami zostać do końca, a my zaczynamy od miejsca dziesiątego. Na miejscu dziesiątym, słuchajcie. Mongolia. Mongolia wyraziła wątpliwości co do rozpoczęcia budowy siły Syberii 2. więc. Jakby tu powiedzieć, no pod górę, pod górę Rosjanom. Na tym projekcie najbardziej zależy chyba Rosjanom, Chińczykom mniej, a tutaj nagle pojawia się taki problem, jak kraj tranzytowy, bez którego no trudno sobie wyobrazić, żeby ta siła Syberii 2 mogła przebiegać, tak? No bo akurat tak zaprojektowano, przebieg tego nowego gazociągu, że musi przebiegać przez Mongolię. No i tutaj Mongolia po sobie premiera Mongolii Oyun Erdene pan premier powiedział, że spodziewa się opóźnienia budowy gazociągu Siła Syberii 2, czyli wspólnego rosyjskiego projektu Gazpromu i chińskiego CNPC który miał się zacząć w 2024 roku, no i on coś przebąkuje, że tutaj trzeba uzgodnić więcej szczegółów, także przestudiować komponenty gospodarcze. Ja Nie bym wiem, powiedział, co ty że temat sądzisz? Sobie, powiedziałbym tak, o ile historycznie Mongolia od dawien dawna była politycznie uzależniona od Moskwy, spójrzmy nawet na kwestię kto komu wypowiadał wojny w latach 40., to zawsze wypowiadała Rosja, Republika Tuwa, z której pochodzi hodowca Reniferów Szojgu oraz zawsze Mongolia. Tymczasem teraz Mongolia jednak jest w dużo większym stopniu bliżej Pekinu, gdzie Pekin jest jednym z głównych inwestorów pod każdym względem na tym terenie. I jeżeli ich premier, premier Mongolii, mówi o czymś takim, to znaczy, że to jest raczej echo myśli przekazanych z Pekinu. Czyli Pekin chce za wszelką cenę obniżyć i to długoterminowo sobie zagwarantowując cenę tegoż gazu, bo inaczej nie będą tym zainteresowani. I chyba tu jest główna kwestia tego, o co w tym chodzi. Tak, ja myślę, że akurat Chiny są zainteresowane tym gazociągiem, natomiast robią tak, wszystko, żeby na koszty tak, żeby koszty były pokrywane no, przez Rosję, tudzież przez kraje zachodnie czy jakichś innych inwestorów, ale, no, widać, bo zresztą były takie swego czasu wypowiedzi, że jeżeli chodzi o inwestycje chińskie, to oni nie są zainteresowani, ale firmy chińskie mogą zbudować ten gazociąg. To też taka ciekawostka, czyli jak najbardziej my jesteśmy zainteresowani, żeby budować gazociąg, ale jeżeli chodzi o Finansowanie tego, no to banki chińskie nie są nawet zainteresowane tym, żeby udzielić na to kredyt, bo o to się tutaj cały czas bije, bo, bo Rosjanie myślę, że nawet byliby skłonni do tego, żeby częściowo partycypować w tym, natomiast, żeby banki chińskie udzieliły tego kredytu, natomiast banki chińskie no, robią to, co tutaj reżim chiński decyduje nie. i one nie są chętne do udzielania tych kredytów. Być może się to... się... na ten moment nie. A ja tutaj dorzucę może słowa, które dzisiaj podrzucił Marek Meissner, czyli że w różnych grupach telegramowych przedsiębiorców albo związanych z biznesem rosyjskim zaczęło wybrzmiewać, że rubel jest w obrocie tak naprawdę tylko w Moskwie, Petersburgu, no i w tej europejskiej części. Natomiast od kiedy są takie wahnięcia jego kursu, a są naciski na to, żeby. Poluzować politykę i zrobić dewaluację o 30%, żeby sobie poradzić z potrzebami gospodarki wojennej wśród tych przedsiębiorców, no to wolą się posługiwać czy to Juanem, czy Dirhamem. Juwanem. I tak naprawdę, wy, że według tych informacji wygląda na to, że cezura gospodarcza jest na tym, że Uralu, może nawet trochę bardziej na zachód, od którego to miejsca wszyscy w powszechnym użyciu wolą mieć Juana lub Dirham. To jest. Mocny strzał też w tego typu plany Kremlowskie. Słuchajcie, na miejscu dziewiątym spadek wydobycia gazu. Mamy podwójne dane, można powiedzieć, bo mamy dane Federacji Rosyjskiej w postaci wicepremiera Aleksandra Nowaka, który powiedział, że wydobycie gazu spadło o 5,5% do 636 miliardów metrów 3 Natomiast według komersanta produkcja Gazpromu spadła o 9%. No i tutaj no, ten główny powód tego spadku produkcji, niezależnie jakie on na końcu jest no, definiuje się, że no, problemy, jeżeli chodzi o eksport gazu do Europy. Ponieważ w tym momencie działają tylko dwie nitki. Jedna, która biegnie przez Ukrainę, czyli drużba, która ma ograniczoną. Od jakiegoś czasu przepustowość, no i druga, która biegnie tak naprawdę do Turcji. No i tam też są pewne problemy, natomiast główna nitka nie działa, czyli Nord Stream. No i wszystko wskazuje, że w tym roku i prawdopodobnie w przyszłym roku również nie będzie działać. W związku z tym rząd jedyne nadzieje, które pokłada, no to w uruchomieniu. W tym momencie e, tych nowych linii Nowateku i LNG, zobaczymy jak to będzie, bo e, to e, Nowatek ma pewne będzie. problemy, o czym dzisiaj będziemy mówić. E, a na Arctic LNG 2 są sankcje amerykańskie. No i oni mieli uruchomić w 2023, to się przesunęło na 2024, i cały czas jest pod znakiem zapytania, bo też problem jest, jeżeli chodzi o gazowce. Korańczycy mieli budować te gazowce, wycofali się. Rosjanie próbują coś samemu tworzyć. No ale jak to Rosjanie, plany fajne, realizacja kiepska, trochę tak jak z samolotami. Ale winni się zobaczymy. Zobac tak, winni się znajdą, zobaczymy, czy uda im się chociaż kilka tych gazowców koniec końców wyprodukować. Ale co? bo czarno to widzę. Ale ja mam ważne pytanie. Bo, skoro sprzedawali przedtem ile? 160 miliardów metrów sześciennych do Unii Europejskiej, zostali na poziomie około 20 w chwili obecnej, tak? Może 20 kilku. E, no to te ponad ponad 100 miliardów dobrze by było gdzieś upchnąć. Nie są w stanie tego przepchać przez siłę Syberii, nie, da, nie są w stanie tego dopchnąć jako LNG, żeby wypuścić, i coś z tego siłą rzeczy zostaje. Tylko teraz zostaje. Są jakieś pojemności magazynów, w których teoretycznie mogliby to schować? Kiedyś na przykład na Ukrainie, Nie mają magazynów. No to zostaje jedno pytanie. Co przepalają to wszystko, co jest więcej? Tak. tak. No to tą informacją się nie. Ob albumie, oni obniżyli bycie wymuszone No i to jest dyskusja pomiędzy właśnie gazetami, bo gazety mówią tak: 10%, a, a yy, rząd mówi, że 5,5%, czyli że jak gdyby więcej palą. A kommersant mówią, że, że trochę mniej palą. Natomiast, jeżeli policzysz wszystkie kontrakty eksportowe i zużycie, no to wychodzi, że palą. Ale jest jedna rzecz, o której zapominasz. Ta zima była mroźna i tak, to zwiększyło większe. ich zużycie. Tak. A więc to zużycie było większe niż się nawet oni spodziewali. Pomijam to, że wiesz, te awarie. Łącznie z tym, że ostatnio widziałem, że rury kradną i wycinają, no, no jakieś takie w ogóle już e, e, dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o Rosję, nawet Rosję, tak, no bo do tej pory nikt chyba rur nie kradł. Ja jakoś nie pamiętam, a, a, a widziałem, że coś takiego miało miejsce. W każdym razie no oni potrzebują nowych kontraktów, no i tutaj liczą cały czas jednak na Europę. Bo, nawet jeżeli patrzymy na te wypowiedzi, no to te wypowiedzi czy. Po pierwsze, liczą, że Ukraina przedłuży ten kontrakt przez drużbę, robią naciski na Słowację, na Austrię, żeby te kraje naciskały na Ukrainę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo FICO ostatnio już zapowiedział, że będzie tranzyt, no ale potem trochę niepyszny, musiał się z tego wycofać, bo Ukraińcy powiedzieli, że oni tego nie potwierdzają. W żadnym wypadku i to jest sprawa otwarta. No, tutaj wydaje mi się, że do końca 2024, koniec końców, wydaje mi się, że tranzyt będzie rosyjskiego gazu. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy będą chcieli grać tą kartą wobec tych krajów, wobec Węgier, Austrii yy, i Słowacji. Słowacji. Tak, no bo yy, akurat tak dziwnie się składa, że to są strasznie prorosyjskie, tak te Austro-Węgry. <laughs> Zauważ, są strasznie tak. takie Czechy, tak? Czechy tak się trochę wyłamały, nie? Jakby trochę już tak z tych Austro-Węgier wyszły. Geograficznie no, pozostałe... są trochę dalej. Tak, pozostałe Słowacja. kraje jak gdyby mają taką trochę wspólną, tak? Czy zarówno Słowacja ma takie ciągoty prorosyjskie, jak i Węgry, no jak i oczywiście Austria, no tak od II wojny światowej było. No tu możemy się doszukiwać jakichś już, wiesz, tych historycznych aspektów, tak. dlaczego tak jest, a nie inaczej. No natomiast myślę, że Ukraińcy będą to rozgrywać, tą kartę, do końca 2024, bo byłoby nie nierozsądne, gdyby podpisali i obiecali, że ten tranzyt będzie, a potem na przykład Węgry coś zablokowały Ukrainie, no to... Wiesz, no to jak gdyby pozbywają Jakie? się pewnego atutu, a tutaj można do końca szantażować Węgry, a Węgry w tym momencie cały czas trochę się uślimaczą, jeżeli chodzi o zapewnienie sobie innych kierunków, tak? No bo cały czas, jak gdyby stawiają na tych Rosjan, wiesz, różnie może być na koniec roku. A więc moim zdaniem, pomimo tego, że. MOL prowadzi rozmowy, jest kwestia podłączenia do tego rurociągu adriatyckiego. No to wydaje się, że, że oni, jak gdyby, na pierwszym miejscu stawiają tych Rosjan, tak? I ta polityka może się zemścić na Węgrzech, tak? Łącznie z tym, że mogą mieć jakiś kryzys energetyczny, jeżeli będą tak nierozsądnie postępować i stawiać tylko na jednego partnera. Szczególnie, że no mają tutaj e, dosyć silne w tym momencie m, takie antywęgierskie lobby w Unii Europejskiej, tak bym to nazwał, tak? No Węgrów nikt nie lubi, szczególnie jeżeli chodzi o przywódców europejskich, a szczególnie jeżeli chodzi o Viktora Orbana, który po prostu nie da się lubić, tak, jako polityk, no ale jako ma człowiek dzielnego tak, teraz. Bo Polityk tej skrajnie prawicowej węgierskiej partii właśnie powiedział, że w przypadku, gdyby Ukraina e, przegrała tą wojnę, to oni będą żądali e, dawnych, historycznych swoich ziem na Zakarpaciu. No to po takim. Ale czym, wiesz, ale to 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 jest... ma dodatkowe argumenty, tak? Żeby dociskać. To jest, <laughs> to jest wiesz co? Ono... Przypomnij mi, ile Węgry mają mieszkańców tak w tym momencie? Nie chcę skłamać, ale to jest chyba przedział 8 do 12 milionów, tak? Coś takiego? Nie, no, no tak, tak, to jest tam bodajże za 2024 rok, im ciutkę spadło, bo im cały czas spada od kilku lat, mają 9,5 miliona, czyli o. wiesz... Kraj, który ma 9,5 miliona, szantażuje całą Unię Europejską, która ma 450 plus Wielka Brytania 500, 500. milionów. Nie? No to, no to jak gdyby rozumiesz, sprzeciwia się wejściu Szwecji do NATO i jeszcze próbuje coś wycofać i wycisnąć coś ze Szwecji. Szwedowie ostatnio dosyć ciekawie się zachowali, bo po prostu olali Orbana. Tak, tak zaproszenie olali. Tak, i powiedzieli, że owszem, oni mogą dyskutować, ale na szczycie Unii Europejskiej i w sumie nie ma o czym dyskutować, no bo w sumie Węgry tutaj o niczym nie decydują. Taki był mniej więcej przekaz. No i to trochę pokazuje, że wiesz, moim zdaniem ta polityka, bo wiele, często w Polsce tą politykę Orbana się chwali. Ja zawsze byłem jak gdyby krytykiem, no, że on taki wie, że dba o interesy, trochę ale jak Erdogan. Ale koniecznie Węgier. Niekoniecznie Węgier, tak, części swoje. Swoje i swojej tam familii i swojej. E, tak. E, tak, tak. No bo tutaj mamy te takie jeszcze powiązania takie rodzinne, tak? Tej rodziny Orbana tak. z różnego rodzaju, e, oligarchami tymi węgierskimi, czy, które ma, e, którzy mają ciągle rosyjskie i ten kapitał, wiesz, rosyjski i tak dalej. E, no natomiast wiesz, no to jest kraj, który ma 9,5 miliona. żyje przeszłością jakichś wielkich węgier. Ale jest tu i teraz. To nie jest kraj, który nie wiem, ma 20, 30, 50 milionów ludności, tylko 9, tak? Który się kurczy, jest... tak? Bo ludnościowo, demograficznie, wiesz, oni by mieli ten przyrost naturalny jakieś takie wiesz, nie? No. Lub gospodarczo byliby tygrysem tej Europy, nie? tu wszystko jest na minus, tak? Tyle. Nie w do morza. Więc cokolwiek. Bez dostępu tego do morza, tak. Musi przyjść przez kraje pośredniczące, pozwalające na to. I jest zależny, ten... tak, właśnie od jakiejś takiej Słowacji, od, od Ukrainy, nie? Od, od Włoch, No Bo jak, jakkolwiek byś nie popatrzył, tak. to gdzieś musisz jakieś deale zrobić, tak? To nie możesz sobie powiedzieć, że jesteśmy niezależni. A oni cały czas mają jakieś wizje Imperium Węgierskiego, no, które to tak trochę zabawnie. Ostatnio były takie wypowiedzi z Unii Europejskiej no coraz chyba takie... Ostrzejsze względem Otrzejsze, bardziej radykalne, tak? No zobaczymy, zobaczymy jak Orban się zachowa. No tak, no, bo teraz, teraz... wymienić... Chodził się na 5 miliardów pomocy wojskowej dla Ukrainy od Unii Europejskiej. Podobno to są takie nieoficjalne informacje. Zgodził się na 50 miliardów pomocy tej gospodarczej. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo te powiązania rosyjskie są, że tak powiem, bardzo widoczne. No i to do niczego dobrego. Węgry, jako Węgry, moim zdaniem, to jest osoba, która działa na. Tak jak zawsze uważałem, że Szol działa nie. Dla Niemiec. Tak samo uważam, że to jako polityka Orban jest słabym politykiem i nie dba o interesy własnego kraju, tylko o interesy swoje. No i tak to wygląda. Mamy taką samą opinię na temat Orbana w tym względzie. A na miejscu Bierzmy ósmym dalej. Putin podpisał dekret o możliwości nieujawniania informacji gospodarczych przez firmy. No w sumie w tym momencie można Zaraz. powiedzieć, że te najważniejsze firmy. To jest jak gdyby kontynuacja tego trendu, który już wcześniej widzieliśmy, tak? czyli ukrywania informacji. W tym momencie no już prawie każda firma większa, no bo tutaj się mówi, żeby. Jest kolejna lista oczywiście, jak to w Rosji. No i żeby się znaleźć na tej liście firm, które mogą chronić swoje wrażliwe dane przed Zachodem, ale i też przed instytucjami rosyjskimi. I również przed rosyjskimi bankami, o. to trzeba mieć roczny przychód powyżej 75 miliardów rubli, lub wartość aktywów powyżej 150 miliardów rubli. No i ponad 4000 tysiące pracowników można sobie tam wybrać. Działalność, ewentualnie działalność w branżach krytycznych, czyli dla wojska, tak. Czyli dla ogólnie, to za co. W krajach normalnych można być ukaranym bardzo wysokimi karami za niedopełnienie obowiązków informacyjnych, jeżeli jesteś spółką publiczną. Tak. W chwili obecnej w Rosji nie musisz tego robić. Co więcej, możesz te dane ukrywać przed bankiem, który prowadzi kłamać twoje możesz rachunki. Nawet. Mhm. Możesz nawet kłamać, i to jest wtedy w dobrze rozumianym interesie tej firmy, tak? Akcjonariusze, udziałowcy nie muszą nic wiedzieć. Kurde, no. W tym momencie yy, obecność kapitałowa inwestora na rosyjskiej giełdzie już przestała być nawet hazardem. Tak, natomiast wiesz, pamiętaj, że to jest Rosja, a więc może doprowadzić do bardzo takich nietypowych zachowań, że zarządy spółek mogą działać na niekorzyść akcjonariuszy, nawet rosyjskich. Co może doprowadzić do gigantycznych strat? No bo tutaj my sobie tylko patrzymy, tak, że tam Zachód nie będzie miał. Natomiast no wyobraź sobie sytuację, że grupa przyjaciół, która jest w zarządzie, jest pewne porozumienie o wyciągnięciu z tej spółki pewnego kapitału i go, że tak powiem, wyeksportowaniu na zewnątrz. No te okoliczności temu sprzyjają, bo tak bilans, no nie muszą publikować tego, no nie muszą publikować, tak? Tu wiesz, zaciemnią, powiedzą, że to jest tajne, nie? A więc nic nie muszą i właściciele zorientują się tak naprawdę no po roku, dwóch latach, kiedy już tych pieniędzy nie będzie, a spółka będzie bankrutem. No to teoretycznie, proste, moim firmy... w kilku przypadkach albo w kilkudziesięciu przypadkach na pewno się wydarzy. To na pewno, bo teraz mi się wyobraża sytuacja, że jakaś firma albo ludzie związani z kierownictwem jakiejś firmy wyciągają dosłownie gotówkę. Tak, biorą, jakieś tam zaprzyjaźnione i wywożą, firmy, tutaj możliwości tylko, jest dużo. Wywożą mhm. jako osoby indywidualne, bo można, albo kupują złoto, żeby wywieźć. Złoto, to tak, tak. Mhm. No, Cześć jak czapka. No wiesz, Będzie a tam wszystkie pomp. jakieś tam wydatki, secret, 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 nie? I ci właściciele mówią, no ale my jesteśmy Rosjanie, no ale my nie musimy publikować, a więc nie publikujemy, tak? Zarząd w tym momencie masz jakieś spotkanie e, właścicieli tak oni żądają a ci mówią że nie muszą zarząd oczywiście może zmienić tak e, mówię zarząd rada nadzorcza może zmienić zarząd i tak dalej no ale jak gdyby widzimy to jak gdyby to ryzyko no i tu akurat władza moim zdaniem błędnie doprowadzić do tego, że w wielu wypadkach no, będą gigantyczne, gigantyczne straty, no i będziemy świadkami pewnie za rok, dwa lata spektaklu, że kilka firm ogłosi takie spontaniczne bankructwo. bankructwo. Ale wiesz, co mi to przypomina? Tak. Jedną z ulubionych rzeczy, o jakich opowiadają Rosjanie. Nadchodzi czas łowienia w mętnej wodzie. Tak, tak. No, wiesz, to, to całe prawo to, to widać zresztą, nie? Mamy miejsce siódme. Na miejscu siódmym Rosja zmniejszyła eksport energii elektrycznej o 21% i to jest średnia w 2023. Głównie tu chodzi o inter czyli monopolistę operatora, i zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. On odpowiada głównie za eksport rosyjskiej energii elektrycznej. No i on zmniejszył dostawy energii elektrycznej o 2,9 miliarda kilowatogodzin w 2023 roku, czyli 21% w porównaniu z poprzednim rokiem. No i oni mówią, że w tym roku eksport tej energii to jest 10,7 miliarda kilowatogodzin w ubiegłym roku 13,6. No i tutaj. Uznają, że głównym winowajcą jest Unia Europejska. Znaczy, że no tak. wcześniej były dostawy, a teraz nie ma, to jest prawda. Ale tutaj Gazeta Bodajże komersant wyciągnęła im, że Rosja również zmniejszyła o 34% w porównaniu z 2022 rokiem. Eksport do Chin, bo oni mówili, że na wschód więcej wysyłają, no i komiersant akurat wyciągnął, że to tak chyba nie do końca. No widać na każdym kierunku Rosja no, zmniejsza ten eksport energii elektrycznej i nie wiem, jak to będzie wyglądać w 2024, bo są niedobory, jeżeli chodzi o rynek krajowy. Widzieliśmy, no co tak się bo... w zimie działo, tak? i nie, wielu ekspertów nie jest przekonanych, że Rosja posiada wystarczające nadwyżki, które mogłaby eksportować. Problemem oczywiście jest stan linii energetycznych, które w wielu wypadkach były niemodernizowane, nieremontowane od upadku Związku sowieckiego. Z to tego jest to mi wiadomo problem. to znaczna Problemem, jeżeli chodzi o remonty i modernizację tych, 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 tych linii energetycznych, to wielokrotnie wiele rządów to podkreślało. Różnie z tym powiedzmy było, nie chcemy już teraz wchodzić w politykę polską, ale w przypadku Rosji nic nie robiono, prawie nic. Więc to znaczy jest, tak, na ile ja pamiętam, ile jak gorzej. oni budowali... To wszystko to większość tych linii przesyłowych to są dzieła związane z masową robotą czasów jeszcze Stalina. Czyli mówimy, że tak naprawdę 50 e, Trochę też roku. później, wiesz, 60, 70 A, budowali, już nie to było, ale kolejne były elektrownie też. atomowe to potem mm -hmm. przy ich okazji stamtąd najczęściej doprowadzano do jakichś istniejących, a nie, że dublowano. Tak, tu, ale to, było właśnie pod projekt, to prawda, nie było tak, takiej ogólnokrajowej modernizacji, tylko wszystko było, wiesz, kolejny projekt i tam do, dołączamy kolejną, tak, czy elektrownię, czy ten, tak, tak, to prawda. A pamiętajmy, co im uciekło. Litwa, Łotwa, Estonia uciekły. Tak. Po to zbudowali te mosty energetyczne przez Bałtyk, na przykład Estonia do Finlandii i one są Atakowane. Nikt nie wie w jaki sposób. To są jakieś akty dywersji, powodujące, że te linie przesyłowe podmorskie, no niestety, coś szwankują, trzeba je naprawiać. Ponadto, pamiętajmy, że niektóre kraje Azji Centralnej zainwestowały w własne źródła energii, bo kiedyś było tak, że na przykład Kazachstan. Brał energię z Kirgistanu, bo Kirgistan miał niewiele zasobów naturalnych, ale miał co elektrownie wodne i sprzedawał tą mhm. energię do Kazachstanu, ale tam też zwiększyło się zapotrzebowanie. Nawet Mongolia ma swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną i też zaspokajała je od Rosji, no ale przepraszam, ilu jest mieszkańców Mongolii, jakie są te potrzeby względem tego, co produkowała jako energię Rosja. A Chiny również, skoro spadek eksportu do Chin, pamiętajmy o tym, ile tam non stop powstaje co roku różnego rodzaju instalacji elektrycznych do produkcji prądu, jeszcze tych spalinowych, nie zapominajmy, a oprócz tego cały czas budują kolejne reaktory jądrowe, więc. Musiałaby ta energia rosyjska być dużo, dużo tańsza, żeby Chińczycy chcieli ją kupować, skoro je kupują mniej. To ona to jest, jest dużo tańsza, tały, tańsza. i oni chętnie ją kupowali, natomiast no, liczba awarii w zeszłym roku tak. była ogromna, no i oni musieli po prostu zmniejszyć ten przesł, tak, bo nie byli w stanie zrealizować kontraktów, tak, które w tym Dokładnie. momencie powinni zrealizować. A my słuchajcie sobie przejdziemy teraz do kolejnego miejsca. Miejsce szóste, Rozniefti. No i tutaj mamy informacje na temat Rozniefti. Okazuje się, że w 2023 roku Rozniefti zapłacił, jakby podliczyć wszystkie podatki 4 biliony rubli podatków. No i tutaj wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o utrzymanie tak naprawdę Federacji Rosyjskiej, bo jeżeli sobie popatrzymy na dłuższą perspektywę, to według wiceprezesa w ciągu ostatnich pięciu lat firma przekazała do budżetu kraju około 18 bilionów rubli podatków. Według wyliczeń Miężyńskiego, to jest wiceprezes, co szósty rubel, który trafia do rosyjskiego budżetu jest przekazywany przez Rosnefti. Wiceprezes spółki zapowiedział rekordowe wydobycie również gazu. Pamiętajmy, że Rozdniefty oprócz tego, że ropę wydobywa, też wydobywa gaz, przy czym ten gaz jest sprzedawany na rynek wewnętrzny, oni nie eksportują. No i tutaj mamy informację tak, że zwiększą to wydobycie dosyć istotnie. Zobaczymy, jak gdyby kto będzie odbiorcą. Natomiast Rozdniefty. To jest, no chyba, można powiedzieć, najbliższa, jedna z najbliższych firm powiązana z obecnym reżimem. Pamiętajmy, kto jest tam prezesem, no i co ten prezes robił wcześniej, tak? Czyli mamy tutaj Siecinata, który wcześniej, można Jęcin. powiedzieć, był taką panią Krysią, jeżeli chodzi o kancelarię, tudzież. Jeżeli ktoś chciał się spotkać z merem Petersburga, Władimirem Putinem, no to najpierw musiał przejść przez właśnie jego pokój. Tak to mniej. Więcej I mi się wyglądało. zdaje, że, że to będzie strzał w jego konkurentów z rodzimego rynku. Ponieważ skoro o tyle procent, 42%, wzrasta produkcja, i to ma i wszystko na użytek wewnętrzny, a podniesiono poziom dostępności sieci, Wewnętrznej o ile? Chyba 2%, tak? tak. Podobno. Mhm. Oczywiście nie dotyczy to odbiorców indywidualnych, tylko przede wszystkim odbiorców e, instytucjonalnych w europejskiej części Rosji, żeby nie było. To chyba, żeby sprzedać to wszystko, a nie przepalać, to będzie musiał podgryźć e, konkurentów, z, nie wiem, z Gazpromu, tak. z Nowym Gazprom, Nowatek nie, nowatek tutaj jest wiesz. No To, to jest następna firma, że tak powiem, zaprzyjaźniona, najmniej chyba ten Gazprom, pomimo że to oczywiście też przyjeżdża. Ale to no... są te wszystkie mm -hmm. z Tatarstanu i tym podobne. Tatnieft czy tym. Tak, jest tak, tak, taki który też robi. Mm -hmm. Oni oberwą na tym wszyscy, no bo on nie pozwoli, żeby mu ten zwiększony wolumen wydobycia się zmarnował. Zobaczymy, zobaczymy. Wiesz, to są plany. Zobaczymy, wiesz, jak to, jak to będzie. Rosnie w tej, jak gdyby zwiększył to wydobycie, bądź wcześniej już zapowiedział. No, i moim zdaniem kosztem głównie Gazpromu. Natomiast na miejscu piątym mamy łukoil, ponieważ okazuje się, że remont instalacji rafineryjnej w niżnym Nowogrodzie potrwa co najmniej do wiosny. No, i tutaj informacje z łukoilu, że. Jeżeli chodzi o rafinerię w Kstowie, w obwodzie Niżnowogrodzkim, zajmie to około półtora miesiąca. Tak poinformował wicepremier Aleksander Nowak. No i to akurat, moim zdaniem, bardzo optymistyczna informacja, no bo cały czas nie wiadomo, jak oni chcą to zrobić, bo problemem jest to, że sprężarka zachodnia przestała pracować, prawdopodobnie ktoś jej pomógł, żeby przestała pracować, w związku z tym cała linia produkcji benzyny poszła w diabły, no i w tym momencie WooCoil nie eksportuje benzyny na zewnątrz, jedynie robi to do wewnątrz, no i w ograniczonym stopniu, zobaczymy jak oni sobie poradzą, będą musieli te części sprowadzić w sposób nielegalny, Pytanie jest, kto im pomoże, no bo sprawa, że tak powiem, no zrobiła się już publiczna. Więc że to służby. naprawią. Mhm. Służby odpowiednich krajów bardzo mocno zwracają uwagę na każdą sztukę części do tych sprężarek, tu i teraz, bo no, to jest oczywista oczywistość. Kto, no, że wiesz tak, co? no wiesz, no, sprężarki mm. do krakingu katalicznego nie, do, nie, nie można kupić w każdym sklepie, a więc to nie jest takie proste. No, oprócz producenta to nigdzie nie kupią, no i to, to taka jest prawda. No, mogą próbować w ogóle całą instalację wymienić, no ale to są olbrzymie koszty a oni byli dumni z tego, że powiedzmy tam bodajże w 2014 skończyli tą modernizację, która trwała bodajże 4 lata. No i korzystali tutaj z zachodnich technologii, no i co teraz musieliby przejść na jakieś chińskie. No ciężko sobie to wyobrazić. Zobaczymy, zobaczymy co oni zrobią, tak, bo to dla mnie jest ciekawe. Jeżeli to uruchomią, no to moim zdaniem będzie znaczyć, że gdzieś potajemnie się z producentem dogadali tudzież, nie wiem, no. Może jakoś zobaczymy liny, kto będzie odważny. no to co wydawało się na początku taką błahostką, tak no urasta teraz do dużego problemu, tak a jak nie mówię, wielomiesięcznego. No, a warunki pogodowe nie rozpieszczają. Więc Ale. chociażby z tego powodu będzie dłużej z tą robotą w takim realnym wymiarze, a ta sprężarka to jest wisienka na torcie. Tych opóźnień. Tak, natomiast tutaj podano. często pytaliście się, czy te ataki ukraińskie yy, mogą mieć skutek. No, jak widać, mogą, szczególnie jeżeli by się okazało, że to będą takie dedykowane sabotaże, czyli ktoś wie, co trzeba zepsuć, żeby trudno było naprawić. No i to jest kolejny przykład, yy, gdzie mamy do czynienia z tego typu sytuacją, natomiast tego musi być o wiele więcej. Bo jak na razie tego typu działania w mojej ocenie sprzyjają Rosji niż jej szkodzą. A to sobie wyjaśnimy na miejscu pierwszym, dlaczego tak myślę. Dobrze, na z miejscu tego czwartym... co mi wiadomo, jeśli pozwolisz, a propos tych ataków mhm. dorzucę. No to w tej chwili trwa koncentracja co do ilości tych dronów, którymi mogą wykonać kilka ataków, bo skoro Rosja w tej chwili przesuwa dużo. Jednostek obrony przeciwlotniczej wykonuje roszady, żeby zagęścić tam, gdzie ona uważa, że należy tą obronę przeciwlotniczą. E, trzeba przemyśleć, w jaki sposób zaatakować, żeby było jak najbardziej efektywnie, a nie tylko efektownie. Dlatego Ukraińcy tak. teraz zbierają i jak Zgromadzą więcej danych o tych nowych dyslokacjach obrony przeciwlotniczej rosyjskiej, to będą wtedy próbowali ataków na tą tak, infrastrukturę. Bo na razie generuje... jest jednak bardziej efektownie niż efektywnie, ale się to może zmienić, jeżeli by szczególnie skala się zwiększyła. A my sobie będziemy. Chodzi o to, czwartego. żeby. Ale chodzi o to, żeby oni Rosjanie nie zarabiali. Dlatego nie jest bite tak. w infrastrukturę energetyczną, elektryczną, tylko w tą, która zajmuje się produkcją lub jest potrzebna do sprzedaży paliw, gazu i tym. No i ja tu mam odmienne zdanie, no ale to o. na końcu wyrażę. Miejsce czwarte. Speaker Izby Reprezentantów e Zapowiedział, że decyzja Bidena w sprawie LNG wzmacnia Federację Rosyjską. No, kolejna odsłona dosyć takiej ostrej wymiany zdań pomiędzy obecną administracją a Republikanami. E Republikanin Mike Johnson, czyli speaker Izby Reprezentantów, skrytykował prezydenta Joe Bidena za zawieszenie nowych kontraktów na eksport skroplonego gazu LNG. Jego zdaniem wzmocni o Rosję i uzależnia Europę od Moskwy. Decyzja prezydenta Bidena o zawieszeniu budowy nowych terminali eksportowych gazu ziemnego jest oburzająca. Uginając kolana przed aktywistami klimatycznymi, prezydent wzmacnia Rosję, osłabia bezpieczeństwo energetyczne USA, zwiększa zależność Europy od, Rosyj od brudnego rosyjskiego eksportu, napisał Johnson w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że kampania byłego prezydenta Donalda Trumpa również skrytykowała decyzję Bidena. Jego zdaniem Biały Don ulega radykalnym żądaniom eko ekstremistów w swojej administracji i podważa bezpieczeństwo gospodarcze i narodowe Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Joe Biden powiedział dzień wcześniej, 26 stycznia, że Stany Zjednoczone wstrzymają proces zatwierdzania nowych kontraktów na eksport LNG ze względu na sytuację związaną ze zmianami klimatycznymi. Doradca Białego Domu do spraw klimatu Ali Zaidi powiedział, że pomimo tej decyzji Stany Zjednoczone pozostaną wiarygodnym partnerem w kwestii dostaw LNG do Europy. No i co o tym sądzisz? Uśmiech do lewej strony swojego, e, swojej partii, wykonany w tym momencie przez Joe Bidena, łącznie z tymi przepychankami z gubernatorem Teksasu, no niestety, ale bardzo mocno i negatywnie mogą wpłynąć na jego szanse reelekcji. E, uderzenie w branżę energetyczną w Stanach, która jest tak mocna i która tak potężnie korzystając na sankcjach na Rosję się rozwinęła w ciągu tych dwóch lat, no to nie jest coś, co wybaczy mu ten biznes energetyczny. I tutaj no... akurat krytyka Trumpa, krytyka Trumpa w tym zakresie jest skuteczna, natomiast czy słuszna, no, wystarczy, że jest skuteczna. No Taka dobrze. Jest, to to jest zobaczymy, jak ta sprawa pójdzie dalej, dlatego że jeżeli chodzi o lobby naftowo gazowe w Stanach Zjednoczonych, to jest przepotężne i Biden moim zdaniem nie powinien otwierać tego kierunku konfliktu, bo go przegra. Czyli e, się. I może, może przegrać również przez to reelekcję. Bardzo, bardzo zapiszmy ryzykownie. Mną, zapiszmy to. Tak, tak, bardzo ryzykownie. Szczególnie, że tutaj Amerykanie mają możliwość pozyskania dużych kontraktów europejskich Biden. I to długoterminowych. Tak, długoterminowych, tak, bo to jest moment, gdzie Europejczycy jeszcze chcą, a za rok, za dwa już nie będą chcieli. A na miejscu trzecim Grecy. To no taki twój temat, chyba. Zapytam tak, cię o zdanie. Znam go. Mamy informację, że y, tam o Turcji mówiliśmy swego czasu. Mówiliśmy, że Turcja zgodziła się na Szwecję w NATO. No i jednym z elementów tego dealu było przekazanie również Grecji y, systemów y, i sprzedaży myśliwców F-35 za 8,6 miliarda dolarów. No, i w zamian również jako element tego, tej umowy, Grecy mają przekazać sprzęt wojskowy. No i to są dywagacje, co Grecy przekaza, mają przekazać, bo tutaj jest podana kwota 200 milionów, milionów dolarów, czyli niby niedużo, no ale z drugiej strony no pojawiają się różne rzeczy, które Grecy mają, jeżeli chodzi o ten sprzęt, głównie sowiecki. Tak, i tu jest rzecz jedna. Wycena tego towaru to nie jest po cenach tak, jak byłby nowy, bo to jest sprzęt, któremu, co wyraźnie zaznaczyli Grecy, albo skończyły się, albo kończą się resursy. Resurs. Więc. I tu chodzi przede wszystkim o sprzęt obrony przeciwlotniczej, zestawy, zestawy, OSA oraz amunicja do nich, proste rzeczy takie jak zestawy przeciwlotnicze Dwulufowe 23, zestawy S300 również. Więc tego trochę jest, ale to no, uważam, wiesz, tam do S300 od... to by przede wszystkim Barbo. potrzebowali amunicję, nie? Bo Dokładnie, rakiet, i teraz, co jest najważniejsze, to nie zdarzyło się od tak, teraz, przypadkiem nagle Grekom przypływ miłości się zdarzył. Najpierw to, co też zauważyłeś, wpisałeś decyzja USA wyrażająca zgodę na zakup kolejnej partii F-35 i garści innego dodatkowego wyposażenia, czy to lotniczego dla Herkulesów, czy samolotów yy, zwalczania okrętów podwodnych. A przecież Turcja ma trochę tych okrętów podwodnych i niesnaski między Turcją a Grecją są rzeczą permanentną. Do tego wszystkiego jeszcze kilkadziesiąt wozów Bradley, które się świetnie sprawdzają w tej chwili na, na Ukrainie. I Amerykanie powiedzieli, tak, zgadzamy się, po czym nagle w Grecji wygenerowany komunikat tego typu. Uważam, że jest to element jak najbardziej tej gry, bo Amerykanie pewne tego typu propozycje. Przekazywali nieformalnie wcześniej, podobnie jak robili takie rzeczy Niemcy odnośnie sprzętu pancernego, czyli czołgów Leopard 1, w wersjach, które mają Węg... Grecy u siebie, aby te przekazali na Ukrainę, a w zamian za to mogą dostać lepiej zmodernizowane przez Niemców. Więc nie ma tutaj według mnie żadnego przypadku. Sprawa była po prostu przez Greków dobrze procedowana, żeby na tym nie stracili. I tak to widzę, a jak widać kupcy greccy sobie radzą. Okej, okay, to przejdziemy sobie do miejsca drugiego. Na miejscu drugim koniec złotego Eldorado. Tak, przynajmniej się zapowiada. Zobaczymy, ponieważ wszystko wydaje się, że w końcu. Pod koniec 2024 Rosjanie będą musieli. Zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży sztabek złota, czyli tak, nie do końca wszystko, no ale ta sprzedaż sztabek złota ma być, że tak powiem, bo były dwa lata 2022-2023, kiedy osoby fizyczne były zwolnione z opłat. My o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Dosyć duży handel. Znaczy duży, no to no dosyć duży przewał można powiedzieć. W Rosji zaistniał, jeżeli chodzi o zeszły rok, szczególnie 2022 trochę mniej. Dlaczego zeszły? Dlatego, że jako osoba fizyczna nie obowiązywały żadne opłaty ani VAT, ani PIT, ani cło. I można to było złoto jako osoba fizyczna wywozić z Rosji w w sumie w dowolnych ilościach, jedynie na co trzeba było uważać, żeby celnicy przypadkiem nie potraktowali tego jako handel, tylko jako wywóz osobisty. No to kiedyś w Polsce Nicu. przerabialiśmy kilka tirów, można było wywieźć alkoholu, czy wieść, tak, jak to woli. Na potrzeby własne. No to tak, na potrzeby własne. No i w Rosji podobny. Model zastosowano, no i wydaje się, że kończy się, czyli oznaczałoby to, że ci, co mieli już zarobić, no zarobili, natomiast dlaczego jest to ograniczone? No, eksperci wskazują, że państwo chce mieć dodatkowe wpływy budżetowe z podatku. Ale sposób. Główny... To jest sformułowane, powoduje, że jest tam i tak dużo sposobów ominięcia. bo tak, skoro tak. dotyczy to tylko sztabek, to wszystko co nie tak. jest sztabką nie podlega temu zagadnieniu, więc tak. mówimy o monety bulionowe, to jest raz, ale nie tylko. Sztuka. Nawet w Polsce robiono takie numery, że ze złota, które uzyskiwano z przetopu złomu złotego, robiono, nie wiem, figurki, jako element sztuki i tym podobne, i dzięki temu omijano pewne rzeczy. To myślisz, że tam nie skorzystają z takiej wiedzy i doświadczenia? Oczywiście, że tak. Będzie albo handel zbroł. Zobaczymy. Zobaczymy. Będą hmm. nagecy robione z tego wszystkiego, tak, czyli um, po prostu drobne, bliskie kulką y, formy, y, formy złota, albo właśnie tego typu elementy sztuki, bo w biżuterię nie, to byłoby zbyt drogie, chyba żeby ona była niezmiernie banalnie prosta w swojej formie, żeby nie generowała kosztów przy przetworzeniu. Takie takich takie jakieś czy sobie. jakieś inne. Tak, Ta, poradzą sobie. No mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast no, jeżeli ktoś chciałby sprzedać taką sztabkę, no to... 13% musi zapłacić podatku, zobaczymy ale ile jeszcze jest sztabek po dwa, dwa, ale to jest od wartości dodanej tak? tak jeżeli tak, sprzeda z więc jeżeli ktokolwiek A, musi musiał ewidencjonować tą transakcję, to uważasz, że może sprzedać ze stratą, <laughs> Kolejne Więc tu są duże możliwości jeszcze, ale to Eldorado pewnie, tak jak mówię, to jest ostatni rok. Tak się wydaje, chociaż jak to w Rosji nie wiadomo, co czas przyniesie i jak długo ten reżim się też utrzyma. A my sobie przechodzimy do miejsca pierwszego. Ono nie przypadkiem jest na początku, bo od tego dużo zależy. Mamy tak naprawdę atak Huti. Na tankowiec brytyjski Merlin Lunda. No i okazało się, że tankowiec się zapalił. Potem został ugaszony, potem się znowu zapalił. W tym momencie to się działo bodajże 26 stycznia. To był moment, kiedy na tym tankowcu wybuchł pożar. Oczywiście e, rzecznik Huti tak, no powiedział, że zaatakowali brytyjski Tankowiec. Okazało się, że tak nie do końca, ponieważ statek pływał pod banderą wysp Marszala i był w drodze z Grecji do Singapuru. Tak. Marszala no teraz... to Marszala. De facto protektorat amerykański. Tak. Na amerykańskiej no tam Tak. A więc... I tu się więc. Tu się pomylili, natomiast okazuje się, że wiózł. Na początku były dane, Reuters podał, że wiózł ropę, później okazało się, że to nie była ropa, a benzyna ciężka, czyli paliwo. No i przewoził to paliwo właśnie z Grecji do Singapuru. No, taki typowy kierunek. Tutaj oczywiście Firma zastrzega, że byli, od, byli w limicie cenowym, jak najbardziej. Natomiast ja wielokrotnie mówiłem, że nie będzie dało się rozróżnić, rozróżnić tych towarów chińskich, czy rosyjskich od innych, no bo masz tak, wyspy Marszala to raz drugi element, wiesz, no, Huti musiałby zostać poinformowany o tak naprawdę wszystkich transportach i o pewnych tajemnicach handlowych, zarówno Chin, jak i Rosji, przez wszystkie firmy, tak? To jest bardzo ciężkie, tak? Jeszcze w przypadku Rosji, no mógłbym sobie jakoś to wyobrazić, chociaż ciężko, ale w przypadku Chin zupełnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kiedy, szczególnie, że te towary są czas, często też mieszane, tak, bo teraz mówimy o takim tankowcu, ale mamy kontenerowiec, który wiezie i takie rzeczy, i inne rzeczy, zawija do jednego portu, coś ładuje, potem coś rozładowuje. Nie no, to jest jak gdyby ciężkie. No i mówiłem, że wcześniej czy później będzie taki efekt, że albo chiński, albo rosyjski statek zostanie ostrzelany i to już jest trzeci ostrzał rosyjskiego świata. Znaczy zawartości rosyjskiej. No i, zawartości rosyjskiej, może tak. Nie, No i teraz można powiedzieć okej, okay, no to Rosjanie nie są zadowoleni. Nie. No i nie tak do końca. Bo atak na ten kaptankowiec powoduje, że ceny ropy Zobaczymy w poniedziałek, jak zareagują, ale pójdą w górę. Już w piątek poszły w górę, w poniedziałek pójdą w górę i ceny rosyjskiej ropy prawdopodobnie zmniejszą dyferencję w stosunku do Brenda, no bo ta rosyjska, tej rosyjskiej ropy, no tu są takie i jest takie ryzyko, że będzie mniej na rynku. Skoro będzie mniej na rynku, no to może pójść w górę. A więc zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Natomiast na dzień dzisiejszy, w bardzo krótkim terminie, Rosjanie, można powiedzieć, że zyskują, bo czy to spowoduje, że Rosjanie przestaną pływać przez Morze Czerwone? Mówimy o ich tankowcach, takich z tej mm -hmm. floty cienia. Pewnie nie, no bo oni uważają, że oni się nie boją, nie? Ale jest inna możliwość. Że okręty międzynarodowej koalicji, które tam będą w celu zabezpieczenia przed, mogą nie, puszczą, nie wpuścić prawda. nikogo na akwen. Wszystko w temacie. To prawda, zobaczymy. Jeżeli to by się okazało, że tak, tak, dla bezpieczeństwa, to byłby i ekologicznie. Dla Rosji. I ekologicznie, no bo, bo o co też chodzi? No bo wiesz, uderzenie w taki tankowiec. No teraz akurat udało Zwykle. się chyba ugasić pożar. no ale no to jest. Katastrofa ekologiczna, tak? No bo ta ropa się wydostanie, tak? No i cała zatoka w tym momencie zostanie zanieczyszczona. A więc tu faktycznie może coś takiego się zdarzyć. Na ten moment Rosjanie jeszcze na tym zyskują, ale to się może zmienić, tak jak powiedziałeś, jeżeli tu Amerykanie i Brytyjczycy pójdą po rozum do głowy i przestaną przepuszczać towary, właśnie rosyjskie. Tak? Albo wszystkie Pomocy... towary. Ale słuchaj, w pomocy temu statkowi zaangażowany był też co najmniej jeden okręt marynarki Indii. Kolejny płyną raz. Tam niemieckie, płyną tam niemieckie też okręty, holenderskie, włoskie też się tam pojawią. Za chwilę tam będzie gęsto. I co na koniec? Na koniec jest całkiem prawdopodobne, że również Chińczycy się będą musieli włączyć w to, bo to oni najwięcej tracą, no, wysyłając w trasę 11 tysięcy kilometrów. Na ten moment Ro Rosjanie nie tracą jeszcze. A nawet zyskują na tym całym konflikcie, no bo ceny ropy idą w górę, tak. szczególnie rosyjskiego Uralsa. Jeżeli patrzymy na ostatnie dni, tu dyferencjał nagle zaczął spadać, no bo po prostu jest potrzebna ropa, a te czasy są dosyć długie. Natomiast Najwięcej tracą Chiny. Chiny, które mają i o tym mówiliśmy i zarówno wczoraj na Kremlince, jak i przedczoraj olbrzymie ten. problemy, jeżeli chodzi o eksport. A to, co i to zapowiadaliśmy, chyba u Ciebie zapowiadałem, tak, że coś takiego Dzień będzie tym, nie? tak. Mówiliśmy. Że Stany Zjednoczone to, to jest taki paradoks, że na tym konflikcie najbardziej na ten moment zyskują, jeżeli patrzymy o ich firmy. I zarówno te naftowo-gazowe, tak jak i inne, które gdzieś eksportują swoje towary do Europy, bo tam koszty frachtu się nie zwiększyły, te szlaki są drożne, a w przypadku Europy Europa traci, a przede wszystkim Chiny tracą. Tak, No bo Chiny eksportują w dużej mierze. Pamiętajmy, że drugim odbiorcą, jeżeli ASEAN potraktujemy jako jeden region, no to drugim odbiorcą dla Chin, tym eksportowym jest Unia Europejska, tak? No i tak. teraz oni mogą albo wysłać do ASEANu, albo do Stanów Zjednoczonych, natomiast ta Unia Europejska zawsze bardzo dobrze płaciła Chińczykom. Właśnie. No i tak przykre byłoby się pozbywać tego kierunku, no i to na pewno się odbije na chińskim eksporcie, szczególnie, że jest zły okres, bo to jest przed Nowym Rokiem, tak? Czyli przed Nowym Chiński. Rokiem Chińskim będą musieli bardzo często czekać na płatności i to bije wpłynność wielu firm chińskich, tak, bo oni najczęściej te płatności mieli przed tym i starali się, żeby te płatności wpłynęły na ich konta przed tym rokiem chińskim, żeby tam tam tych ludzi wysłać na urlopy i tak dalej i tak dalej. Szczególnie że Chińczycy nie są, znaczy firmy chińskie niechętnie wysyłają ludzi na urlopy, ale ten nowy rok chiński no to jest taki must, tak? Że muszą wysłać tak. Dodajmy no do tego, tradycji. że jeszcze zyskują na Nie tym mogą ich zatrzymać. Amerykańskie, za tak, ale zyskują amerykańskie i brytyjskie firmy zbrojeniowe. Bo póki co się A, okazuje, to. że były też ataki bezpośrednio na na przykład niszczyciel amerykański. Oczywiście systemy przeciwlotnicze sobie z tym poradziły. Kwestia świetnej reklamy dla tego sprzętu. Ponadto amerykańska marynarka i brytyjska marynarka będzie musiała dokupować amunicję. Ilość zadowolonych po stronie zachodu tylko rośnie. Wiesz co, na ten moment tak, chociaż, tak jak mówię, bo jeżeli popatrzymy na interesy Stanów Zjednoczonych, ok, ale tu musimy pamiętać, że są jak gdyby takie trzy interesy teraz, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Interes Stanów Zjednoczonych, interes administracji Bidena i kontrkandydata i tu cały czas jesteśmy w środku, można powiedzieć, no już, tak, walki wyborczej tak? pomiędzy Bidenem tak. a Trumpem, no bo jeżeli chodzi o republikanów, no to wszyscy wskazują na Trumpa, nikt nie traktuje, że z Trumpem będzie... wygrania z Trumpem są, są nikt już. Są nikto. Tak, to w tym momencie są nikłe, coś musiałby się wydarzyć faktycznie, że on by zaczął bredzić, co mu się ostatnio tam zdarzy, zdarzyło. Natomiast no musiałby no mocniej tak. gdzieś się oderwać no i trzeba było wskazać jakąś faktycznie jakąś chorobę. No wtedy może tak. No, ewentualnie jakiś wyrok, ale to prawomocny. Na razie Trump od wszystkich wyroków się odwołuje i na razie jest to skuteczne. Przypomnę, on ma 91 zarzutów w czterech różnych sprawach. Kara, no tak. ale sympatycznie, w dwóch co najmniej na pewno uda mu się wydłużyć postępowanie do momentu, w którym zakończą się wybory. Ze względu chociażby na prowadzących sędziów, którzy są jawnie prawicowi, a na przykład żona jednego z tych sędziów, e, zanotowane są jej rozmowy z liderami tego szturmu na Kapitol, który się wydarzył w roku 20, tak? Więc e, prawdopodobieństwo tego, że zrobią wszystko, żeby rozciągnąć to w czasie się uda. I w ogóle cała strategia prawników Trumpa polega na rozwleczeniu Zostań w czasie, mieć. tak aby zdążył, zdążył objąć urząd, bo wtedy nawet może paradoksalnie nie jest to zabronione z tego, co wiadomo mi w amerykańskich przepisach. No, uniewinnić skazany. samego siebie. tak Ale może uniewinnić samego siebie, więc temat zostanie wtedy zamknięty. No, to jest Ameryka. E, dobrze, to dobrznaliśmy słuchajcie, do końca. Tak ja ze swej strony dziękuję widzom słuchaczom, ja dziękuję tobie Maćku ja tobie I również Paweł za przygotowanie wieczoru. tego materiału życzymy miłego wieczoru, pamiętajcie zachęcamy do lajkowania do komentowania, udostępniania do wspierania naszych obydwu kanałów w każdy sposób opisany na tychże kanałach i moi drodzy do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień, cześć trzymajcie się, cześć